jedziemy. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, zapraszam do wspierania. Patronite, Romek Zaklinacz Byków. To tak, to się zaprasowała. A nie chcę. Od rana pracuję. Rano poranny obrządek, a po śniadaniu idę do warsztatu. Chodźcie, zobaczcie. Dalej mozole się z tą płytą. Koparka oszroniona, no minus 5 stopni, tam stało wiaderko z wodą, to na wodzie jest ładny lód. Kycia spaceruje, Kycia! Wyszłaś myszkę złapać? Kycia, kropka! Kropka, kropeczka, kropeczka, ck, 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 ck. Kropuśka, kropuśka, Kycia, ck, ck, ck. O, kropka! Kropka lubi bawić się. Dobra, no i cóż, dalej wiercimy, trzeba jeszcze otwory pociągnąć. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Tylko jeden taki jest, tylko jeden. Taka jest piosenka, tylko jeden taki jest, tylko jeden. Co pokona każdy trud, każdą biedę. Tak? No ale ja do takich się nie zaliczam, a raczej do takich słabiaków, co tam trudzą się i mozolą się i tam nic z tego wielkiego nie wychodzi. To blaszysko, o blaszka. Trzeba zgarnąć opiłki, podstawić silnik, bo on troszkę waży, żeby on nie spadł, jak się, bo inaczej no, normalne, śruby trzeba wymontować, tą blachę. Silnik trzeba podwiesić, po prostu postawić, a tu jest możliwość postawienia, postawić stojak stalowy i jakiś pniak i on ma stać, zabezpieczy się go, on ma stać. Trzeba tam tą planszę wymontować, a wmontować tą większą planszę. Tr, 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 tr. Opiłków, a opiłków. Blachą czy deską na pojemnik. Wszystko. No i dobra, z grubsza jest, tu się świecić nie musi, to nie salon samochodowy. Gdzie panowie chodzą w garniturach. Puch! Nie! Tak, stojak na miejsce, mamy wymontować tą planszę z tym spornikiem, który jest przytwierdzony też do szyny. Oczywiście, pierwsza rzecz to trzeba wymontować silnik. Silnik postawić na stole, na stojaku, żeby go nie dźwigać. Wymontować silnik, wyrzucić ten stary spornik razem z tą planszą i zamontować tamtą, którą zrobiłem. Stawiam stojak na stół. Poszukam pniaka, chyba mam tu w warsztacie. Kończył mi się posuw, poluzował mi się pasek na silniku. I ta plansza jest za krótka. Ja na tym pasku pracuję 30 parę lat, pracuję tutaj. No oczywiście nie dzień w dzień, ale różne roboty się robiło. Jeszcze jak robiłem ludziom usługi, to wiertarka chodziła nieraz całe dnie. Niby proste, no ale trzeba się do tego trochę przyłożyć, bo to jest w powietrzu, to trochę waży. Zobaczymy. Tego pniaczka starczy, bardzo malutki pieniek. A może akurat, może. Cholera jasna, za wysoki. A ile za wysoki? Deko, no nie? Deko. Nie będę nóg w stojaku ciął. Krótca fuks. A tu brakuje dosłownie do deko. Złośliwość. Na lewarku się nie postawi, bo to jest zbyt niebezpieczne. Lewarek może polecieć i będzie bieda. Chyba trzeba wziąć piłę i pniaka. Z 2 cm resztę zrobić deską. To będzie najlepsze rozwiązanie, no i chyba najszybsze. Utniemy tego, bo ten mi czasem jest potrzebny w warsztacie. Ja na nim kosę po prostu od kombajnu, jak robię to stawiam, tam jest szpara.
wrzucam kosę. Z druga strona kosy na imadło, wtedy dobrze mi kosę robić po prostu. Jak trzeba żyletki wymieniać, czy... Tu jeszcze jest pniak. Ale on będzie w ziemi stoi, to będzie z ziemią, to się naniesie brudu. No ale nie ma rady, trzeba to zrobić. I zobaczymy. Obetnę obydwa nawet. Żeby drugi raz nie podchodzić, który lepiej będzie pasował, ten się postawi. A czegoś ty nie chcesz? Dobra, pniaczkę pod pachę i poszli chłopcy. No, a resztę się wyłapie deską. Bo to trafić tak na... No, aż tak trafić na perfekt, to by było raczej ciężko. Resztę zrobi deska. Mało, damy grubszą. Desek nie brakuje. No i jeszcze jakoś cienko jakby wsadził, to by było idealnie. Kruca fuks, za gruba. A może ten fartuch? Dalej on nie spadnie tylko na ziemię. I narobi rabanu. Nie, niech on nie spada, dobry silnik. Nisko obrotowy, akurat pasuje do tej maszyny, bo tu są potrzebne niskie obroty. Dobra, to mamy. Teraz tylko trzeba tutaj pewną huśtawkę przynieść. Żeby było lżej wchodzić, to i ten się przyda. Żeby nie wspinać się na wiertarkę, nie wiadomo ile razy, tylko hop. Dobra, najlepszy stołek. O, jest, dobra. Nie może być pomyłki w otworach, bo jak będzie pomyłka, no to cóż, no trzeba otwory pociągać, jak to się mówi. Ciepło się zrobiło od tej gimnastyki. Ciech. Dobra, zasiadać, może ją wezmę. O, skubana. Tak wygląda stara plansza. No służyła i służyłaby dalej, żeby była tu dłuższa, to by się otwory rozpiłowało i jeszcze by służyła, ale tu już jakby się tu rozpiłowało, to na tych końcowych nie miałyby łapy silnika oparcia. Nie chciałem tu spawać, kombinować, więc sprawę wziąłem w ten sposób, że zrobiłem nową, no zobaczymy, przyłożymy. Jak to wygląda? Wiadomo, że tu jest, ta jest grubsza, przez swoją grubość, to powinniśmy ten naciąg osiągnąć. Myślę, tak myślę, jak nie, to trzeba będzie te otwory rżnąć, te. Dobra, chwila smutnej prawdy. Pasują otwory, pasują. Ta ma, czerwona ma, stara ma minimalnie niższą krawędź, ale jak podniosę do góry, to się otwory zgrywają. Tu się nie zgrywają, tu się zgrywają, bo tam różnica jest w szerokości tej nowej, to jest bodajże tam milimetr. Milimetr podniosę, półtora. Ważne, że otwory mi tu pasują mi otwory, tu prześwit jest, tu się otwory świecą. Dobra, zakładamy to blachę. Zobaczymy w razie coś, no to niestety trzeba będzie jeszcze otwory piłować. Smutna sprawa to, no ale prawdziwa. A jak to wyjdzie, nie wiem.
złapać na dwie. I to czy trafiliśmy? Z tymi otworami na szyjnie na pewno trafiłem, tylko chodzi o posuw silnika. Czy tam, ta jest grubsza, więc silnik będzie bliżej, automatycznie skraca się te pole, bo nie będzie bliżej koła. No ale to ciężko obliczyć, po prostu mówię. Nie byłoby problemu, gdybym miał pod ręką drugostołową. Nie chciałem ręczną się mozolić, bo taką blachę ręczną wiercić to jest ciężko po prostu. Ktoś mówi bardzo ostrożnie tu działać, złapać jedną śrubę, jedną, jedyną. Już będzie łatwiej. Ja wiem, dlaczego tak źle jest, bo ona jest pod kątem. Dobra, jedna złapała. Podkładka nakrętka. Zobaczymy, co to pokaże. Złapać na dwie, no, po przekątnej i przymierzyć po prostu. No niech to kat porwie. Takie roboty to Boże. No nie pasuje do końca, nie pasuje. Zaraz muszę jeszcze znaleźć śrubę dłuższą. Tu chyba była. Nie do końca pasuje, bo mówię, tamta blacha jest grubsza i człowiek by był mądry, jakby mógł ją zdjąć po prostu, o, położyć na stole, dodać trochę i odrysować i przerżnąć. No ale weź, bez wiertarki robić to też tam. Ręczną to by się człowiek też upieklił, także jak to się mówi, i tak źle, i tak niedobrze. A już się człowiek wkurzy, to już robota nie idzie. Niestety. A tu? Tu by pasowało. Dobra, to tamtego w razie coś, to tamtego dopiłuję. Dobra, tu pasuje, to założymy tutaj. I niepotrzebnie te otwory tu rżnąłem tak. No niepotrzebnie, to chyba, że będzie problem z paskiem. Zaraz, tam nie będę nawet nic mówił, bo to trzeba przykręcić i popatrzeć, co się dzieje z silnikiem tam. Dziś nie ma takich pasków w produkcji. Ciężko by było znaleźć taki pasek. W ogóle koło jest od mocarni, co ciągnęło rafy. I pasek od mocarni jest zastosowany. Więc gdybym tego miał dłuższy pasek, no to nie ma sprawy. Silnik przesuwam dalej, ale nie wiem, czy taki pasek tu złapie w warsztacie. I by wszystko było już, sprawa załatwiona, bo silnik przecież może być dalej od koła. Nie ma problemu. Jest nadzieja, że będzie dobrze. Tu w razie coś można podłożyć. Można podłożyć przecież podkładkę. To minimalnie dłuższy pasek dorwać. No bo paski są różne, prawda? I by było jeszcze lepiej. Puf, 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 puf! Ksiądz będzie krzyczał na spowiedzi. W poście śpiewałeś? Wystawi rękę z konfesjonału? Dziś jeszcze będę się spowiadał, bo wieczorem na 18 trzeba zdążyć na rekolekcje. U nas są rekolekcje parafialne. I są księża spowiednicy. I trzeba chciał. Jest obowiązek chrześcijanina być u spowiedzi wielkanocnej. Spowiadam się. I przed Wielkanocą, i przed świętami Boże Narodzenia. I jak nagrzeszę, to jeszcze w międzyczasie jak nagrzeszę. A ja jestem, o proszę Pana, ja jestem grzesznik straszny. Jak kogoś nie oszukam, nie ocyganię, to normalnie nie mogę żyć. Ksiądz pojadał na rekolekcjach. Statek dalekomorski, kapitan, załoga na statku. Oczywiście na statku jest kaplica. Kapitan klnie jak szewc na załogę. Klnie. Wyzywa, od grubych słów używa. No i kiedyś, jak kapitan miał lepszy humor, ale co dzień chodzi do spowiedzi. I spowiada się i komunię przyjmuje, jak jest msza na statku. Trafiła załoga, że miał kapitan lepszy humor i mówił: kapitanie, jak to jest? Niech pan powie. Spowiada się pan, do komunii pan przystępuje, a wyjdzie pan z kościoła, to klnie pan jak szewc. Ha, ha.
żebym nie spowiadał się do komunii, nie przystupował, to już dawno bym was pozabijał. Tylko to mnie trzyma. Powiedziałem prawdę. No, oj, podkładka mi spadła, nie trzeba gadać, cholera jasna. Na stole jest dziesiąteczka, aby silnik się trzymał i zakręcił się, no nie? Ważne, wie pan, cieszę się, że otwory mi pasują, że nie będę musiał nic drapać i szlifować. To jest najważniejsze. Nie będzie takiego paska do kupienia. Będzie ciut dłuższy, akurat będzie, a jeszcze super będzie. Nie trzeba będzie nic piłować ani przerabiać. Dobrze i niedobrze, nie mam czym porwarzyć. O, meczetą. Tylko nie ta. Tylko tu jest. Cieńsza, trochę cieńsza. Tą maczetę podważę. Bo gdzieś mam łyżkę cienką, ale wiem gdzie, po prostu gdzieś w maszynie. Nie będę latał i szukał. Maczetę się podważę, bo nie mogę jednej śrubki złapać. Ale to już jest bajka. Jak te pasują cztery. Zegar mistrzowska precyzja. Kurczę, jakie uportasz. Nie będę cię tu pilnikiem hemlował przez ten mały otwór. A mój panie. Brakuje deko na szerokości. Tamte trzy pasują, a ta nieco łapa ma krzywy otwór, może. I tak może być, że w łapie jest otwór trochę krzywy. Tylko założyć rękawice. Gimnastyka tu jest pierońska. Tu maczeta wbita w wiertarkę, ale do rady. Ważne, że to się dopasowało, bo inaczej to... Teraz tylko patrzę, żeby czym ją puknąć. Fajno! W razie wiercenia grubszego jakiegoś metalu i grubszy wiercą, to niestety już pasek miał poślizg. Ale jeszcze nie jest tak strasznie. Mogę odciągnąć rękę, to nie jest tak strasznie. Dobra, robimy próbę. Wajcha na dół. Tu jest deska wolna, wszystko jest bezpieczne. Wszystko jest bezpieczne. Ach! Od razu zryw. Od razu zryw, maszyna ma inny. No cieszymy się. Cieszymy się. Gra muzyka, gra. Maszyna inaczej od razu startuje, bo jest po prostu naciąg paska dobry. O, stara plansza pójdzie do lamusa. I robimy próbę, jak ciągnie. Ach, idzie! Luks! Ręce w kieszeni, maszyna wierci. No już przewierciła, już przestała ciągnąć. Przeszło. Ach! Gra muzyka. Koniec tematu. Tak? Koniec tematu. Stołek zabieramy. Lux. To jest maszyna wieczna. Na pewno przeżyje mnie i jeszcze będzie służyć moim synom i chyba i wnukowi. Od czasu do czasu trochę smaru. Maszyna chodzi. Takie maszyny to są maszyny wieczne. Ona ma grubo ponad 100 lat. Grubo.